Witam serdecznie przy mikrofonie Szymon Malęgowski. Państwa i moimi gośćmi dziś Daria Konieczna i Lidka Kobułecka, bramkarki MKS-u PER Urbiseje Gniezno. Witam dziewczyny. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Co prawda już po sezonie klubowym MKS zajmuje na koniec rozgrywek pierwszej ligi kobiet piłki ręcznej trzecie miejsce, ale dzisiaj nie o tym, nie będziemy aż tak dużo czasu poświęcać temu sezonowi i drużynie, a wam dziewczynom, tak pół żartem, pół serio, chciałbym z wami porozmawiać. Jak wspomniałem, sezon się zakończył, ale wy cały czas zalatane, zaganiane, no teraz też na ostatnią chwilę tutaj wbiegacie, dzieje się u was, dzieje. No tak, w sumie troszkę tak, pomimo tego, że gdzieś ten sezon się zakończył, to cały czas działamy. Ja byłam na akademickich mistrzostwach Polski od razu po sezonie, tam czerwiec i tak dalej. I możemy się tutaj pochwalić, bo w sensie ja i koleżanki z drużyny, Agnieszka, Martyna i kto tam jeszcze był? Rachelka, Agnieszka właśnie. A i Majtu, czyli tak. Marta Giszczyńska, byłyśmy na akademickich mistrzostwach Polski. Reprezentowałyśmy właśnie UAM z Poznania i udało nam się zdobyć trzecie miejsce w kategorii uniwersytetów i szóste miejsce w kategorii ogólnej w Polsce. Także duży sukces, naprawdę duży sukces sobie zapracowałyśmy i cały czas mogę powiedzieć, że jesteśmy w dużym gazie. Lidka była na tych zawodach, a ty, Daria, na zgrupowaniu kadry, plażówka, jak to się nazywa fachowo? Zgrupowanie pierwszej reprezentacji w piłce ręcznej plażowej i też właśnie ja z Karcią, z Karoliną Kasprowiak i z Martyną Matysek miałyśmy zaszczyt dostać powołanie do tej kadry i też właśnie wczoraj wróciłyśmy, byłyśmy cały tydzień na zgrupowaniu. Trenujecie dzielnie, nie odpoczywacie od piłki ręcznej. Lidka, jeżeli chodzi o tą szkołę, no tak, no bo ty studiujesz, ty Daria szkołę rzuciłaś, tak? Czy szkoła rzuciła raczej ciebie? Jak to tam wyglądało? No, powiedzmy, że tak, ja rzuciłam szkołę, na razie pasuje, ale nie ukrywam, że na pewno jeszcze do szkoły wrócę. Tak. Przynajmniej mam taki zamiar. Tak to bywa czasem w studenckim życiu, że coś tam nie przypasuje i po prostu to jest bardzo normalne, mogę tak powiedzieć. No, Lidka, tutaj się wypowiedziałaś jako kujon, rozumiem, tak? Student, Czy jestem kujonem? Raczej wątpię, żebym aż tak siebie nazywała, ale gdzieś tam staram się łączyć piłkę ręczną i studia, no i teraz ale już to sobie... już koniec tego kolejnego roku? Jak to tam wygląda? Bo przez obostrzenia troszkę się pogubiłem, jak to wygląda teraz to życie szkolne, studenckie. No, ja ogólnie już jestem na piątym roku, czyli ostatni. W tym roku się bronię. Miałam plan gdzieś tam w lipcu się obronić, ale niestety nie idzie tak, jakbym chciała. Także pewnie, prawdopodobnie magistrum zostanę we wrześniu, jak się wszystko uda. Także, no, fajnie. Czeka. Na piątym roku, no to jak, ty w wieku 16 lat poszłaś na te studia, czy jak to wygląda? Ja aż taka młoda nie jestem. Nie. A wyglądasz za młodą. Dziękuję. Fajne, dziękuję za komplement. No niestety latka lecą, ale no w duszy czuję się młodo, bo mnie otaczają same młode dziewczyny, także jakby tu się nie czuć młodo. Daria, powiem tak, po co zawodowcom, sportowcom szkoła? W końcu, jeżeli zostaniesz zawodową bramkarką w Superlidze, no to po co ci studia tak naprawdę? Więc odpuść sobie i się nie przejmuj niczym. Zaprosiłem was we dwie bramkarki, nieprzypadkowo, bo chciałem o rywalizacji w bramce MKS-u porozmawiać. Pierwsza drużyna składa się z trzech bramkarek. Oprócz siedzących tutaj koło mnie Darii i Lidki jest jeszcze Kamila Olejniczak i każda z was może śmiało na bardzo wysokim poziomie strzec bramki MKS-u. Zgodzicie się z tym, prawda? Tak. Zgodzimy się w 100%. Tak. Dobrze, to tak na początek z grubej rury. Która jest lepsza? To jest takie... trudne pytanie. Ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że nie ma na to dobrej odpowiedzi, dlatego że każda z nas jakby ma swoje plusy i minusy. Każda z nas jakby wyróżnia się czymś innym, może czymś innym zaskoczyć w danym momencie. Więc tak naprawdę myślę, że zależy od meczu, zależy od przeciwnika i jest tak, że z reguły raczej się uzupełniałyśmy. Jak jedna zawiodła, wskoczyła druga i druga dała czadu. Tak. Tak mi się wydaje. Mogę się tutaj zgodzić z Darią, że właśnie każda z nas ma inny styl bronienia, jeśli można to nazwać po prostu stylem. Każda ma inne jakieś tam właśnie plusy i minusy. I zawsze tak było, że był mecz, który nie szło, no to druga wchodziła i dawała czadu. Także tak, to zależy też właśnie od dyspozycji dnia, bo wiadomo, te dni są różne. Ty, Lidka, mi przypominasz w tej bluzie bramkarskiej troszkę tą wiewiórkę latającą, bo też masz tak szeroko tam tą bluzę i jesteś no, dosyć szczupła i tak właśnie się prezentujesz jak ta wiewiórka latająca. Właściwie dlaczego wybrałyście pozycję bramkarki? Jak zimą
rozmawiałem z Martą Giszczyńską, też na antenie radiowej, to powiedziała, że jak poszła tam za dzieciaka na pierwszy trening piłki ręcznej, to modliła się, żeby tylko nie stać na bramce, żeby tylko mnie postawili w bramce, chciała tego strasznie uniknąć. A wy co, zmusili was, jakieś losowanie przegrałyście? Jak to się stało, że zostałyście bramkarkami? To znaczy, jak zaczęłyśmy swoją przygodę w czwartej klasie podstawówki, no to tam na początku nie było mowy o żadnych pozycjach. I ja pamiętam, że tak chyba siłą rzeczy stanęłam na tej bramce. I ja jeszcze mogę powiedzieć, że z Monią Walkowską, która kiedyś grała, bardzo rywalizowaliśmy. Ona za wszelką cenę chciała stanąć na bramce, ja chciałam jednak stać w tym polu. I gdzieś wydaje mi się, że dobrze wyszło, bo Monia bardzo dobrze grała na tym lewym rozegraniu. Wydaje mi się, że ja daję radę w bramce, więc tak to było u mnie. A u ciebie? U mnie ta historia jest troszkę inna, bo ja nie byłam w klasie sportowej, dopiero dołączyłam do drużyny w szóstej klasie podstawówki i tak zaczynałam ogólnie na pozycji obrotowej. No i tam sobie jakoś radziłam i tak dalej. Moim trenerem był wtedy Roman Solarek i chyba tak kojarzę, że zabrakło bramkarki, brakowało kogoś właśnie na bramkę, a że ja tam parę razy chodziłam i dobrze się spisywałam, nie bałam się tej piły, no to zostałam na stałe i tak już. Czyli zabrakło bramkarki, bo nikt nie chciał stać między słupkami i być obijaną przez piłkę i padło na ciebie. No powiem szczerze, że no to jest dość wymagająca pozycja, w sensie no trzeba jednak być tym troszkę odważnym i tak, tej piły tak się nie bać, a no dużo osób jednak gdzieś nie chce zderzyć się z tą piłką, a naszym zadaniem jest właśnie iść na tą piłę. No właśnie, bo to jest troszkę inaczej niż w piłce nożnej, bo te ręce macie szeroko i bronicie też całym ciałem i nawet twarzą się zdarza. No i co, nie boicie się o ładne buzie? Nie, jak to trenerzy często powtarzają, buzia nie szklanka, więc... Tak. Więc bokserzy też tak mówią. Ale ogólnie nie, wydaje mi się, że nie myśli się o tym, jak się jest na bramce. Nie, absolutnie. Nawet ja powiem szczerze, że nie czuję tego bólu, jak tam, w sensie no tak, po prostu... Jak... W czasie meczu to już w ogóle, no, myślę, że tak działa adrenalina, no, że nie ma mowy, żeby cokolwiek tak bardziej poczuć. W czasie meczu, a po... A po meczu, już... no jakieś śniaczki tam zawsze wyjdą, najczęściej na kolanach naszych tak, pięknych. Tak, tak, tak. I pewnie się już myślę o kolejnym meczu i tak. Bramkarka to jest taka niewdzięczna pozycja, można powiedzieć. W jednej chwili może stać tylko w niej jedna z was, tak samo jak choćby w piłce nożnej, o której tutaj wspomniałem przed tym momentem, tylko tam jest jeszcze gorzej, bo ta ilość zmian jest ograniczona w jednym meczu. No a wy co akcję możecie się zmieniać, tak tutaj powiedziałyście, uzupełniać. Często zaczyna Daria, ale pojawia się z upływem minut na parkiecie Litka czy Kamila. Tak naprawdę rywalizujecie ze sobą o tę pozycję. Bramkarkę numer jeden, jesteście dla siebie konkurencją, ale na treningach, rozgrzewkach nie widać tego. Widać dużo fanów, was uśmiechu. Te rozgrzewki bardzo momentami zabawnie wyglądają. Jakieś pajacyki, lustrzane odbicia. Jedna dla drugiej jest tak zwanym cieniem. Tak ja to nazywam przynajmniej. Fajnie to wygląda. A wygląda tak, jakbyście się lubiły. Czy to tylko pozory? No bo gdzieś ta rywalizacja jest. To oczywiście, że jest rywalizacja, ale u nas, ja, moim zdaniem, u nas ta rywalizacja jest po prostu zdrowa. I nie polega, że gdzieś tam sobie nogi podkładamy, tylko właśnie wspieramy się nawzajem. Któraś ma gorszy dzień, to po prostu się wspieramy. Każda ma no, inne doświadczenie, także dzielimy się nim i myślę, że ta rywalizacja jest, ale po prostu bardzo pozytywna, moim zdaniem. Tak, tak, tak. Jak jedna stoi na bramce, to może usłyszeć, jak właśnie z tej ławki rezerwowych jest głośny doping, jest wsparcie w czasie, kiedy trener bierze czas, są cenne wskazówki, także tak jak Litka mówi, jest rywalizacja, ale jak najbardziej to wszystko jest zdrowe i wspieramy siebie jak najlepiej tylko potrafimy. A gdy idzie jednej świetnie, perfekcyjnie, no druga wtedy rzadko wchodzi między słupki, no to wtedy ta, co siedzi na ławce, to tak sobie myśli w duchu, a wpuść jedną bramkę, drugą, trzecią, wtedy ja wejdę i pokażę, że też jestem dobra. Tak, coś takiego, nie? Nie, nie. W życiu się nie myśli o takim czymś. Myśli się właśnie o dobrze drużyny, żeby po prostu szło jak najlepiej, tak, żeby zdobywać te punkty. Jeśli obrona siedzi, no to po prostu no cieszymy się i radujemy razem. I myślę, że ta rywalizacja jest o wiele lepsza niż ta właśnie podkładanie nóg czy coś takiego. A czy w drużynie jest hierarchia, jeżeli chodzi o bramkarki numer 1, 2, 3, czy po prostu to różnie bywa? Nie, wydaje mi się, że to różnie bywa. Nie ma takiej hierarchii. Jest Litka, jest najstarsza, a potem tak się ułożyło, że jest Kamila Olejnicza, która jest rok młodsza od tak. Litki, no i ja jestem najmłodsza. Mówisz, że zależy od dyspozycji, jak na treningu nam idzie, jaki jest mecz i jakoś to tam... Nie wiem, czy prowadzicie statystyki, czy macie statystyki, ale w tym sezonie chyba Daria, tak? Najwięcej występowała, czyli ta najmłodsza, można powiedzieć.
Macie jakieś statystyki, kto ile wpuścił tych bramek, ile minut przebywał między słupkami? Teraz ciężko mi jest powiedzieć, ile dokładnie minut, jakie statystyki, ale tak, trener co mecz prowadzi statystyki, więc mniej więcej wiemy, jak to tam wychodziło. Ale mówię, teraz na 100% ciężko mi tutaj powiedzieć, jak to wyglądało. Tak, bo się o tym nie myśli po prostu. Ja jakoś tak zbytnio nie analizuję tego po prostu. Jest trening, jest mecz i robimy to, co mamy robić i nie myśli się o niczym innym. No właśnie, jest mecz, tak jak tutaj wspomniałem, troszkę jeszcze drążę ten temat. Broni częściej jedna od drugiej, później jest trening, trzeba na ten trening przyjść. Jest motywacja, żeby przyjść na ten trening, a po co przyjdę na trening, skoro mogę znowu usiąść na ławce, a znowu będzie grała Daria, albo Daria powiała, znowu będzie bronić się Litka. A nie ma motywacji przyjścia na trening, czy wręcz przeciwnie, chcecie pokazać trenerowi, że jednak to ja zasługuję na bluzę z numerem 1 i to ja powinnam stać między słupkami z kolejnym rywalem. Wydaje mi się, że no na swoim przykładzie, jeśli nie idzie mi w danym meczu coś, albo ogólnie cały mecz mi nie idzie, no to ja idę z założeniem takim na kolejny trening, że jednak wiem, co mi nie poszło, wiem, co chcę poprawić i gdzieś jednak ta motywacja jest podwójna, jestem jeszcze bardziej naładowana, żeby w tym kolejnym meczu pokazać się z jak najlepszej strony. No tak, myślę, że tutaj indywidualne podejście każdy ma, zależy od charakteru, no ale każdy z nas ma ten charakter sportowca, czyli gdzieś tam ta walka jest i walka indywidualna po prostu o rozwój swój własny i pokonanie tych swoich słabości. Jak jest gorszy dzień, idziemy na trening i pracujemy nad sobą. Czy podpowiadacie sobie, gdy jedna gra, a druga wówczas nie? Bo mówiłyście, że to jest taka zdrowa rywalizacja. Oczywiście, że tak. Jak jest gdzieś tam przerwa w meczu, no to jest powiedz mi, gdzie tam najczęściej rzucę, albo jakie błędy popełniam, bo po prostu ta, co siedzi na ławce, też obserwuje, jest inny punkt widzenia i widzi, może można powiedzieć, że więcej i gdzieś te właśnie podpowiedzi później wymieniamy. I na serio tak jest, że nie zostawia tego dla siebie, bo wtedy ona może wejść i lepiej się spisać? Nie mogę w to uwierzyć tak naprawdę, chyba że tak tutaj ściemniacie. Nie, absolutnie nie. Wydaje mi się, przynajmniej z mojego punktu widzenia, że w życiu, nawet jak mi gdzieś nie idzie i zmienia mnie, nie wiem, czy Litka, czy Kama, no to trzymam kciuki, żeby właśnie osobie, która mnie zmieniła, poszło jak najlepiej. My jesteśmy super dziewczyny, tak, po prostu, tak. Bardzo miłe, sympatyczne i pomocne i gdzieś ta współpraca między nami jest bardzo na fajnym poziomie. Myślę, że dużo bramkarek może nam po prostu pozazdrościć takiej atmosfery klimatu, dokładnie. A propos klimatu, a prywatnie, bo jak mówiłem, na rozgrzewce wygląda to okazale, podczas meczów również. Kończąc już temat waszej rywalizacji, nie chciałbym, aby ta rozmowa tylko się na tym skupiła, bo to ma być tylko jeden z aspektów naszego dzisiejszego tutaj spotkania. Tak pół żartem, pół serio, gracie ze sobą od lat, widujecie się na treningach, nie macie siebie czasem już dość. I nie pytam w kontekście Litka Daria czy Daria Litka, tylko w kontekście wszystkich dziewczyn z drużyny. Nie, w sensie na treningach jest zupełnie inaczej, w sensie no, tam nie pogadamy sobie ani nic, więc takiego kontaktu, no w sensie jest kontakt, ale no inny jest na treningu niż gdzieś tam po treningach i po meczach. Tak, tak. Bardzo często się spotykamy gdzieś tam po prostu poza halą, poza meczami, żeby się spotkać, pogadać już na takim luźniejszym terenie, że tak powiem. I bez podsłuchu patrz trenerzy. Tak, tak. Czyli prywatnie wychodzicie często, od czasu do czasu, jak to wygląda? Różnie. Bywały okresy, że często, bywały, że no zależy, każda od ma... Meczu tak, też. Od meczów i każda ma też inne życie, w sensie ma swoje obowiązki, więc różnie to bywało, nie? Dobrze, a czy czujecie się rozpoznawalne w pierwszej stolicy Polski, popularne, czy bez przesady? Ciężko powiedzieć, w sensie są takie sytuacje, że gdzieś tam jesteśmy na wyjściu i nas rozpoznają zawodniczki MKS-u, tak, czy gdzieś tam się właśnie taksówką jedzie, no to jest, MKS, tak, tak. To pani kojarzy. Nie płaci, tak? Bo pani jest zawodniczka MKS, tak? No fajnie by było! No fajnie by było, ale czy jakoś tak mega popularny, to nie. Wydaje mi się, że nie, że aż tak nie. Właśnie tak idziemy sobie, gdzieś jesteśmy, no nie wiem, dajmy na to w restauracji na pizzy i jest, bramkarka z MKS-u. Czyli no jest tak. Za darmo dzisiaj.
Niestety aż tak fajnie nie jest. Nie, nie. Czyli nie jest aż tak, jak w tym najwyższym levelu sportowym, no bo często tak jest u gwiazd, chociażby piłki nożnej, że wtedy, o, to pan, panie Robercie, pan nie płaci, panie Kubo, pan nie płaci oczywiście i tak to wtedy wygląda. Dajmy to, jest poniedziałek, dzień po meczu. Fenomenalny mecz w wykonaniu MKS-u, świetna postawa w bramce, idzie sobie, dajmy, Daria czy Litka przez miasto, no i gdzieś te głosy gdzieś tam zza pleców są, o, to jest konieczna, zatrzymała Płock w miniony weekend swoimi świetnymi interwencjami. Bywa tak? Nie. Ja się z takim czymś jeszcze nie spotkałam. Ja też się nie spotkałam. Nie. Chociaż nasz marketing klubu jest bardzo na wysokim poziomie i gdzieś te reklamy i wiadomości o nas, no to jest pełno tego, ale gdzieś tam może jesteśmy rozpoznawalne, ale ludzie też tak nie gadają. No nie jesteśmy ze światowej sławy gdzieś tam sportowcami. Wydaje mi się, że łatwiej jest gdzieś doczytać to w internecie, tak, w komentarzach, tak. niż tak, nie wiem jak to powiedzieć. No w rzeczywistości. Tak, dokładnie. Wspomniałyście o tym, że lubicie dzisiaj wyjść się pobawić, a kto jest największą imprezowiczką w klubie? Czy imprezowiczką? No, najbardziej rozrywkową może dziewczyną. No, możesz to troszkę, te pytanie sobie zmienić. Każda z nas ma humorki i lubi pożartować i po prostu się spotkać. Myślę, że nie ma akurat w drużynie takiej osoby, która by nie lubiła się spotkać i pogadać gdzieś tam. Właśnie, można odwrócić pytanie, po prostu nie mamy żadnego, myślę, takiego sztywniaka w drużynie. Każda jest rozrywkowa. Wesoła. Zabawna, wesoła, tak. A jakaś najbarwniejsza osoba w szatni, która zawsze zrobi, nie wiem, jakiś sketch, jakąś komedię, rozbawi? To ja się wypowiem, ja myślę, że tutaj koleżanka, która jest koło mnie, Litka. Myślę, że Litka jest takim promyczkiem w naszej drużynie. Miło słyszeć bardzo. Znaczy ja jestem, można powiedzieć, że głównie to DJ-em, w sensie odpowiedzialna jestem za muzykę w szatni i gdzieś tam, jak jedziemy na mecz, to myślę, że funkcję DJ-a pełnię taką dodatkową. Grający wesoły autobus? Taka, żeby zmotywować. Lubimy sobie puścić przed meczem piosenki różnego rodzaju, żeby się gdzieś tam zmotywować, troszkę też odstresować, pobudzić. Żeby na ten wejść po prostu w odpowiednim klimacie i atmosferze do walki. No właśnie, bo z tego co słyszałem, to wy lubicie takie dyskotekowe, mocne, zwłaszcza taka ta piosenka po waszych wygranych meczach w szatni. Często gościła? Ona to nie była ta czasem? A jaka to piosenka takiego, była? Coś takiego, ale o to chodzi, że dosyć szybkie brzmienia lubicie. Tak. Takie żywe. Takie gdzieś tam po tej chwili snu w autokarze lubimy się tak w 100% obudzić, pobudzić, żeby już do tej szatni wejść. Pobudzone tak, i gotowe. Tak, w 100%. No a dajmy to, jak jest mecz u siebie domowy, czyli jesteście w swoich domach. Jak się przygotujecie do takiego meczu? No bo Iga Świątek, nasza wspaniała tenisistka, dawniej jak chodziła do szkoły, to rozwiązywała zadania z matematyki, żeby pobudzić mózg i być skoncentrowana. Teraz, gdy już nie chodzi do szkoły, to układa klocki Lego. Bo czytanie książki ją usypia i przymula przed meczem. A jakie wy macie sposoby? Ja myślę, że takiego jednego sposobu nie mam. W piątek, wiadomo, kładę się spać o w miarę rozsądnej godzinie. Wstaję, jem śniadanie, obiad i też podobnie jak w drodze, lubię sobie puścić głośną muzykę gdzieś tam, żeby się odstresować. I co? Prosto na halę, na mecz. No ja mam akurat tak, że... Ty studiujesz, to możesz rozwiązywać zadania z matematyki. A ja akurat z matmy to słabo jestem. Ja jestem typowym humanem, myślę. Raczej ścisłe przedmioty tak ciężko. Ciężko z nimi było. Rozumiem. A jeżeli chodzi o fryzury, co z fryzurami? Bo ponoć trenerzy dają ku temu wytyczne. Nie pozwalają na wiele podczas meczów na waszej głowie. Prawda to? Nie, myślę, że nie. Każda w swoim zakresie. Tak, najczęściej jakieś warkocze mamy, bo te włosy jednak się plączą, albo kitki, nie? Tak. Mamy dwóch chyba, Rachelkę i Owieczkę, tak. Fryzjerów w drużynie i one raczej mają takie zadanie przedmeczowe, żeby osoby, które chcą być uczesane, uczesać. W rozpuszczonych włosach to jest nie do pomyślenia, tak? Nie, absolutnie. To nawet niewygodnie. Nie wyobrażam sobie w rozpuszczonych włosach. To pewnie tam trener też by was nie dopuścił do gry, nie? Raczej wątpię, żeby dopuścił w rozpuszczonych włosach wejść na mecz. Przecież, ale no... Żadna raczej by nie wyszła. Same byśmy siebie nie dopuściły, myślę. Ale z drugiej strony z takimi rozpuszczonymi włosami możesz rywalce zasłonić, obraz, ale gry. Sobie też, bo nawet jak jest kitka, to gdzieś ta czasem lata po twarzy, się przyczepi, denerwuje, że tak powiem. A co z makijażem? Jest dozwolony czy nie? Tak, każdy jak ma ochotę na jakiś makijaż, to może zrobić na mecz prawie.
Właśnie, Litka, bo tak zauważyłem, że podczas meczów nie zdejmujesz kolczyków, tylko zaklejasz ucho plastrem. Dlaczego? Boisz się, że kolczyki w szatni ukradną, czy co? Nie, ja akurat jestem czasem ciamajda i dużo razy już zdejmowałam te kolczyki i mi się gdzieś tam pogubiły. Później też zapominam zakładać, także wolę sobie zakleić i ta biżuteria nigdzie mi nie zginia, już troszkę naginęła, więc wolę zakleić i żeby była w bezpiecznym miejscu, czyli w moim uchu. Naginęła, a może ktoś jednak ma lepkie ręce w szatni i ty myślisz, że one ginęły, a ktoś sobie tam brał. Nie, ja jestem po prostu rozszczepana chwilami i gdzieś tam gubię po prostu takie rzeczy. Nie zwracam na nie uwagi i tak jest to. Czyli plaster na ucho dla bezpieczeństwa. Tak. Chociaż na bramce raczej... Tak chyba dla formalności. No. Tak, żeby po prostu sędziowie się nie przyczepili. Bo to wtedy sędzia, tak? Może się przyczepić i wyrzucić z parkietu, kazać zdjąć, nie dopuścić do gry, czy jak to może wyglądać? Opuścić boisko, tak, zdjąć i jak będzie gotowa zawodniczka, dopiero wpuścić z powrotem. Czyli doprowadzić się do porządku i wrócić. Każda z was w drużynie ma jakąś ksywkę, tak? Daria, ty jesteś? Słoniu. Dlaczego słoniu? Wyjaśnij to radiosłuchaczom. To jest śmieszna, krótka historia. Kiedy zaczęłam trenować w czwartej klasie, mieliśmy 10 godzin w WF-u, z czego 2 godziny były zawsze gimnastyki. I kto był na hali w 12, ten wie, że trybuny to jest taki balkonik i tam do góry były salki właśnie gimnastyczne. No i śmiesznie, bo trener Popek czasami był na dole, kazał nam się rozgrzewać na balkonie, biegać. No i okazało się, że tak głośno biegam, że słychać mnie na dole. I tak zostało, że trener zaczął wołać słoniu i jest do dzisiaj. Czyli taki głośny bieg, tak? No... Tak, dokładnie. Do tej pory mi trenerzy wszyscy powtarzają, tak, że gdzieś tam z tym moim bieganiem nie jest do końca tak, jak powinno być. Za chwilkę to sprawdzimy po zakończeniu rozmowy. Jak biegasz głośno, może ty masz jakieś płaskostopie? Czy to nie, chyba nie. Taki styl biegania po prostu. No dobrze, Elitka, a na ciebie jak mówią? Na Instagramie masz loca fresa jakoś, tak? Co tak. To znaczy? Dlaczego? Loca fresa, tak, to po hiszpańsku szalona truskawka. A, to szalona truskawka z ciebie. Tak, bo ja w liceum miałam język hiszpański gdzieś tam lubiłam go, był bardzo pozytywny i jakoś tak po prostu postanowiłam hiszpańską nazwę na Instagramie i tak to zostało. To po hiszpańsku zasuwasz, tak? Możesz nie, to było w liceum, to był okres liceum, teraz już troszkę minęło czasu i z tym hiszpańskim to jedynie przywitanie i powiedzenie jak się, przedstawienie się i czy tam może... Policzenie do paru. Czyli hola y hasta la vista. Tak, me llamo Litka i tak dalej. Daria, ty ponoć od przedszkola masz już kontakt z Karcią Kasprowiak, skrzydłową MKS-u i tak się to przyjaźnicie od lat. Pierwsze razem poszłyście na trening szczepiorniaka, czy która pierwsza, którą wyciągnęła na taki trening? Ojej, pamiętasz? Musisz się cofnąć. Oj, nie, daleko. Pamiętam doskonale, dlatego że to nie było na takiej zasadzie, że która pierwsza, po prostu były testy. My chodziłyśmy z Karcią, tak jak wspomniałeś, całe przedszkole razem, potem w klasie 1-3 również byłyśmy w jednej klasie. No i w trzeciej klasie to było tak, że trenerzy nas zaprosili na testy do klasy sportowej. No i miałyśmy takie szczęście, że obydwie się do tej klasy dostałyśmy. Jedna na bramkę, a druga w polu. A druga na skrzydło. Razem byłyście też w Płocku, tak? Tak, zgadza się. Płocku, w jednym pokoju w internacie, także... Czyli razem rządzicie. Karcia też jest wesoła dziewczyna, więc myślę, że tam rozwalacie ten pokój i jesteście ogień. Nie, byłyśmy zawsze grzeczne. Ty i Karcia to takie papuszki nierozłączki, co? Wspólnie nawet na wycieczce w zoo, słoniarni ponoć. Karcia się śmiała, że słonia zabrała do słoniarni, czyli do rodziny. Tak, zgadza się. Myślę, że już tyle lat się znamy, że gdzieś poza boiskiem też przyjaźnimy się. Można powiedzieć, że Karolina to moja najlepsza przyjaciółka. Siostra. Tak, jak siostra, właśnie jak rodzina, bo to już nie można powiedzieć, że przyjaciółka, tylko znamy się 18 lat, jesteśmy tak naprawdę nierozłączne, więc jak siostra. Daria, czyli słoń czy słoniu? Słoniu, jak to woli. A ty, Litka, z kim najbardziej się kumplujesz w drużynie?
ja jestem osobą, która stara się z wszystkimi po prostu utrzymać dobry kontakt, nie lubię konfliktów i tak dalej, więc dogaduję się z każdym. Ja, ale myślę, że najwięcej rozmawiam i po prostu gdzieś tam prywatnie się spotykamy, no to właśnie Słoniu, Karcia, gdzieś tam rocznik 9-8 dziewczyny. Czyli ta rywalizacja bramkarska nie przeszkadza wam, żeby się przyjaźnić i trzymać razem? Nie, to jest nie. Absolutnie nie. Absolutnie. A pamiętacie jakieś może zabawne historie z życia sportu, szatni, jakichś meczów bliższych czy tych bardziej odległych? Coś się wydarzyło wesołego, śmiesznego? Ciężko mi teraz przypomnieć. Ogólnie myślałam nad tym, ale jakoś nic mi do głowy nie przyszło. Nie wiem, Soniu, masz coś? Nie, ja też myślałam. No tyle było tych wyjazdów, tyle meczów, że naprawdę ciężko wskazać takie... Zawsze się coś dzieje takiego wesołego i zabawnego. Na obozie kiedyś pamiętam, każdy rocznik miał, na koniec, ten ostatni dzień, każdy rocznik miał do przedstawienia swój własny układ taneczny. To było takie też dosyć śmieszne. Ja mam gdzieś filmiki właśnie na laptopie z tego. O, to możesz oczernić teraz kogoś, tak? Czy... Nie, to nie będzie oczernienie. To jest po prostu tam pełen profesjonalizm wszedł. Każda wyćwiczony ruch. Jesteście też w mediach społecznościowych, można was znaleźć. Daria na Insta. Oj, chyba dawno nic nie wrzuciłaś. Jak to tam u ciebie wygląda? Czy wrzucasz? Ja tego nie widzę po prostu. Nie, zdjęć na swoją tablicę jako tak nie wrzucam, ale tak jak Litka wspomniała, często dodaję relacje na Instastory. Tak, tam myślę, że dosyć właśnie często. Ty, Daria, bardziej na Facebooku chyba, tak? Działasz, czy... Tak, udostępniam wszystkie. Tak, staram się udostępniać, szczególnie posty nasze, posty Akademii, żeby wszystko trafiło do jak największej ilości osób. A Litka to z kolei królowa Insta, co? Czy ja wiem, czy królowa Insta? Ja właśnie wydaje mi się, że mniej wstawiam niż Słoniu. Na pewno na profilu bardzo rzadko wstawiam zdjęcia, jakoś nie wiem, muszę udać się na jakąś sesję zdjęciową chyba. A na Instastory jak już najczęściej, bo chyba to jest najłatwiej. Tak. No właśnie, bo tu wcześniej też wspomniałaś jeszcze poza antenium tak zwanym, że musisz coś troszkę popracować nad zdjęciami, tak? Żeby coś powrzucać z wakacji, rozumiem. Tak, śmiałam się, że muszę odświeżyć troszkę profil na Instagramie i wrzucić jakieś fotki, bo dawno niczego nie było. A nie, ostatnio wstawiłam z akademickich mistrzostw, no to tak wspólne. No było się czym chwalić, no to wstawiłaś. Tak, no właśnie, było się czym chwalić, a tak to... Czyli jeżeli chodzi o media społecznościowe, na Insta można was znaleźć, na Facebooku, na TikToku też? Mnie nie. Znaczy ja tam mam konto, ale nic nie wstawiam. Właśnie nie tam. A na Tinderze też jesteście? Nie. Nie, ja jestem w związku, więc nie. Aha, rozumiem. No właśnie, bo miałem zapytać, czy macie chłopaków, jak to u was wygląda w życiu prywatnym. Ja mam, jestem we wrześniu będzie 3 lata, także już troszkę jesteśmy. Chłopak nas słucha? Nie wiem, on nie jest z Gniezna, więc raczej wątpię, żeby... No w internecie to można nawet nasłuchać w Nowej Zelandii, w Australii, więc to nie ma problemu. Litka, ty masz takie zdjęcie na Facebooku, mi się przypomniało, profilowe z tą różą w zębach. To jest od chłopaka? Nie, no to zdjęcie jest bardzo od byłego, tak? Od byłego. Nie, to jest, nie. To dobrze, że nas nie słucha ten obecny. Ja pamiętam, to była róża mojej koleżanki, także... ale pamiętam to zdjęcie. Aha, tak. Koleżanka ci podarowała różę. No, ona dostała od chłopaka, a ja po prostu użyczyłam sobie do zdjęcia. Myślałem, że nie chciała i pogardziła. Czyli tak, Litka zajęta, a Daria wolna, tak? Tak. No to już po tej rozmowie nie będziesz wolna, będziesz miała mnóstwo wiadomości prywatnych na tych mediach społecznościowych, no i za chwilę kogoś będziesz mieć, no chyba, że jesteś mega wybredna, no to nie wiem. 1000 wiadomości teraz po wywiadzie tutaj będziesz miała na Instagramie. Zobaczymy. Co do przygotowania do meczu, jeszcze chciałem was zapytać, a stresujecie się przed spotkaniami? Nie wiem, obgryzacie paznokcie może? No, ja może paznokcie nie obgryzam, ale stresuję się przed każdym meczem. Tak, stresik jest, ja też mam tak. W sensie nie stresuję się gdzieś tam kilka dni przed, tylko po prostu w danym... Dzień meczu, jak się wchodzi na rozgrzewkę, to jest kto gdzieś jest. Ale myślę, że to jest bardziej taki motywujący stres. Na pobudzenie. Tak, A w domu, jak jesteście jeszcze z troszkę tych godzin, no to tak chodzicie z kąta w kąt, ten stres, gdzieś bóle brzucha może się pojawiają, czy to już jest... Nie, z mojej strony to nie jest widoczne, chociaż czasami w domu właśnie rodzice się śmieją, że no, Daria, widać, że grasz mecz, bo gdzieś tam odreagowuje po prostu. Nerwowa jesteś i krzyczysz na wszystkich w domu? No nie,
aż tak, ale gdzieś tam jestem bardziej taka pobudzona, można powiedzieć. Jakie plany na te wakacje? No bo Daria, ty jeszcze wracasz na te zgrupowanie piłki ręcznej plażowej? Jak to będzie wyglądało? To znaczy, wszystko zależy teraz od powołań. Myślę, że wyjdą gdzieś tam w następnym tygodniu, ale oprócz jakby kadry gram w Kowalewie jako drużyna Byczków. I teraz właśnie od tego weekendu, zaczynając co tydzień do sierpnia, mamy turnieje. A ty jesteś też trenerką akademii, tak? Dzieciaczków. Tak, zgadza się. I treningi latem będą odbywały się normalnie? Do połowy lipca, tak. Moja grupa akurat trenuje poniedziałek, środa i potem od razu jedziemy razem wspólnie na obóz. Sierpień wolny i z tego co wiem, to od września znowu zaczynamy. Powiedz tak na koniec jeszcze, jak czujesz się jako trenerka? Ja się bardzo w tym spełniam. Mi się to podoba. Ja chodzę z bardzo dużym uśmiechem na te treningi. Fajnie się czuję. Gdzieś tam myślę, że chciałabym właśnie iść w tym kierunku. Ale to po zakończeniu kariery w wieku tam 45 lat, rozumiem? Tak, dokładnie. No to Darii plany znamy, a ty, Litka, co na wakacje z chłopakiem? Nad morze, na Cypr, do Australii gdzieś? Na razie to ja właśnie się muszę skupić na pisaniu pracy magisterskiej niestety, bo terminy gonią i a to idzie tak średnio, więc... To się skup. O czym piszesz? O działaniach władz samorządowych dotyczących bezpieczeństwa w gminie Łubowo. A, no to ci chyba nie pomogę jednak w tym temacie. Dobrze, na koniec, jak byście zachęciły dzieci do piłki ręcznej? Dlaczego akurat miałyby wybrać szczepiorniaka, a nie koszykówkę czy piłkę nożną? No ogólnie piłka ręczna to jest naprawdę wspaniały sport. Przede wszystkim drużynowy, bardzo buduje charakter, można poznać wspaniałych ludzi, jest dużo wyjazdów, także naprawdę i można nabrać takiego doświadczenia w życiu, troszkę samodzielności się nauczyć. I atmosfera u nas w klubie jest naprawdę wesoła, także zabawy mamy bardzo, bardzo dużo. I łączymy właśnie sport z zabawą, myślę. Dokładnie. Daria, coś chcesz dodać? Ja bym właśnie powiedziała o tych przyjaźniach, gdzieś tak właśnie na tych wszystkich turniejach jest tyle zespołów, można poznać tak świetnych ludzi, gdzieś wydaje mi się, że te przyjaźnie czasami zostają nawet na całe życie. No i sport też hartuje ducha. Tak. Nie tylko ciało, ale i ducha. Dziękuję za świetną rozmowę. I co, dziewczyny, tak strasznie było? Nie chyba. Nie. Pierwsze koty za płoty. Tak. Dziękuję za przybycie. Gośćmi były Daria Konieczna, Litka Kobyłecka, bramkarki MKS PER Urbis Gniezno. Jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy. A rozmawiał Szymon Malęgowski. Do usłyszenia.